Cześć, z tej strony Freaks. Mówię Driozaur, myślicie... No właśnie. Driozaur to niewielki roślinożerca, który żył w późnej jurze. Żeby go opisać, najkrócej mogę go porównać do dżinu z tonikiem, ale bez dżinu, w bardzo czystej szklance. Był to bardzo nijaki dinozaur. Nie posiada on żadnych ekscytujących cech, długich zębów, ostrych pazurów, ot taki mały roślinożerca, jednak stanowił on bardzo ważne ogniwo łańcucha pokarmowego, będąc pożywieniem średniej wielkości mięsożerców. Jak ma się to w The Isle? Otóż w The Isle nigdy nie widziałem żadnego. I ilustruje to pewien znaczący problem, na który myślę, że jest dosyć proste rozwiązanie. Ale o tym za chwilę. Na streamie rozpocząłem gameplay Driozaurem. Czat zdecydował, że nazwiemy go Dzban, ewentualnie Dzbanek albo Dzbanuś, zależy jak dobrze mi nim pójdzie. Na początek obżarłem się grzybów, wyłączyłem streama i następnego dnia rozpocząłem samodzielne życie, które trwało 10 sekund, bo znalazłem statko Driozaurów tuż obok. Jaki fart! Myślałem, że kurde naprawdę nikt tym nie gra. Więc nażarłem się melonów, czy tam innych krzaków i dorosłem do pełnego rozmiaru. Dorosły Driozaur w The Isle waży mniej więcej tyle co przeciętny Amerykanin, czyli około 130 kg. Zapadała noc i razem z moim napotkanym statkiem zamierzałem ją przespać. Jednak kiedy nadszedł świt, wszystko miało się zmienić. Kiedy się obudziłem, coś było nie tak. Powietrze pachniało jakoś inaczej. Zaraz. Gdzie się podziały moje preferowane roślinki? Zdziwiony i trochę zaniepokojony kontynuowałem spacerek po bagnach. Do moich aktywności należały m.in. darcie dzioba, jedzenie podłogi i wpadanie do wody, dzięki któremu cały pokryłem się rzęsą wodną. Cudownie. Niestety wygląda na to, że złapałem Dino-COVID-a. Mój węch nie pozwalał mi na wyniuchanie mojej ulubionej zieleniny, a nawet jedzenie tego, co wcześniej mi pomagało, tym razem nie przynosiło mi żadnych składników odżywczych. Niedobrze. Niewielkie zwierzę jak Driozaur nie może sobie pozwolić na zbyt długi post, bo jego metabolizm jest po prostu zbyt prędki. A propos, The Isle ma problem z niewielkimi zwierzętami. Mianowicie, nikt nie chce nimi grać. Niestety, tak w rzeczywistości, jak i w grze, zdrowy ekosystem nie może składać się tylko ze zwierząt na górze łańcucha pokarmowego. Albo samych wielgachnych, niezabijalnych krówsk, jak Stegozaur czy Diablo. By the way, dlaczego Diablo? 3 tony? Czy deweloperzy chcieli, nie wiem, upodobnić go do swojej matki, czy o co chodzi? Diablo Ceratops naprawdę ważył maksymalnie do 1,5 tony, co umiejscowiłoby go w perfekcyjnym miejscu w The Isle. Natura ma wszystko rozplanowane pod tym względem. No po kij to zmieniać? To samo z Karnotaurem, który z najbardziej prawdziwie urozmiarowionego dinozaura stał się śmiesznym karłem, bo... No właśnie, ja też nie mam pomysłu. Wracając. Jeżeli nikt nie chce grać małymi i przeciętnej wielkości roślinożercami, to mali i przeciętnej wielkości mięsożercy mają przekichane, więc nikt nie będzie też chciał grać nimi. W efektu serwery składają się tylko ze śmietnikozaurów albo ceratozaurów dla tych nieoswojonych z freaksowym słownikiem, stegozaurów oraz diabloceratopsów. No, przeplatanych okazjonalnie raptorem. Ze wszystkimi tymi dinozaurami jest coś nie tak pod względem balansu, więc naturalnie gracze będą do nich lgnąć. Moim rozwiązaniem byłoby ograniczenie slotów na serwerach na danego dinozaura. Powiedzmy, że mamy 100-osobowy serwer. 40 z tych 100 slotów byłoby dla małych i średnich roślinożerców, wiecie, do pachycefalozaura i galimima w rozmiarze, 30 byłoby dla małych i średnich drapieżników, do dilofozaura w rozmiarze, 20 dla dużych roślinożerców, czyli w tym wypadku stego i diablo, jeżeli dodadzą, nie wiem, majazaurę, no to może być tam też majazaura, i 10 dla dużych drapieżników, no w tym wypadku ceratozaur i karno. To przykład, oczywiście liczby można modyfikować, ale rozumiecie koncept. Dzięki temu odtwarzamy realny porządek, tak jak jest w naturze. Zwiększamy też immersję, dzięki której z gry jest większa zabawa. Gracze czują się jak dinozaur, który ma robić to, co dinozaur ma robić, a nie jak element dinozaurowego deathmatchu. Dobra, rant over. Dajcie znać, co o tym sądzicie. Wracając do przygód dzbanka. Samotny spacer po bagnie przerwał mi dziwny odgłos. Okazało się, że to piskle driozaura. Co ty tu kurde robisz, maluchu? Był bardzo głodny, więc zwróciłem mu trochę zieleniny. No masz. I tak zostałem ojcem. Nie pozostało mi nic innego, jak tylko rozpocząć podróż z moim nowo nabytym szkrabem do strefy patrolu. Tam miałem nadzieję znaleźć jedzenie i może, kto wie, inne driozaury. Kiedy wypoczywaliśmy po obiedzie składającym się z jakiegoś krzaku, zapadł zmierzch i zaczęło padać. Idealna pogoda dla drapieżników. Szum deszczu, tłumiący dźwięk ich kroków oraz ciemność oferująca schronienie przed wzrokiem potencjalnych ofiar. Musiałem podwoić czujność. Licho nie śpi i niestety nie dało na siebie długo czekać. To młody raptor. Śmiertelne zagrożenie dla pisklęcia. Mały musi trzymać się blisko. Ochrona większego driozaura jest jego jedyną nadzieją. Piskle podjęło ryzykowny wybór. Porzuciło schronienie traw i wybiegło na otwarty teren. Jednak żeby je dopaść, również i drapieżnik musi się pokazać. Na szczęście celny kopniak zażegnał niebezpieczeństwo. Następnego dnia dotarliśmy. Strefa patrolu. Uczciliśmy to melonem, który dał mi dużo protein. To znaczy, że moje zdrowie ma się ku lepszemu. Co prawda węchu jeszcze nie odzyskałem, ale mam nadzieję, że to tylko kwestia czasu. Najedzeni oraz pełni nadziei poszliśmy spać, mając w tle zmierzchające bagno. Tylko po to, aby następnego dnia obudzić się ponownie. I dalej walczyć o przetrwanie na Gateway.